Cześć, dzień dobry, witamy w kolejnym vlogu na moim kanale. Proszę bardzo, tutaj mój mąż. Jedziemy na pierwsze plażowanie w tym roku i jedziemy na zalew do Kluczborka. Kostek też jedzie, no wiadoma sprawa. Tak. I co tam będziesz robił? No bawię się zabawkami pieczyć, no. Tak? Tak. Mhm. A będziesz się też kąpał? Tak. No nie wiem, zobaczymy, czy woda będzie ciepła, czy zimna, co? Ale bardzo się cieszymy, bo... O, widziałeś? Tutaj też jest to lawendowe zacisze. Bo to jest pierwsze plażowanie nasze w tym roku, a mamy już końcówkę czerwca, więc praktycznie wakacje się już zaczęły, a my jeszcze nigdzie na plaży nie byliśmy, bo albo nie było pogody, albo Kostek był chory. No i tak w kółko. A dzisiaj mamy pierwszy dzień. Chociaż i tak nie jest za gorąco, bo 24 stopnie pokazuje, więc zobaczymy, jak to będzie. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno. Jeszcze jakieś chmurki. Okaże się. Jak coś, to będziemy tylko Kostek grać w piłkę i bawić się w piasku, dobra? Wykąpać się. No ale jak będzie zimno, zobaczymy, dobra? Dobra. No. Kostek bawi się koło parą. Dominik poszedł mu po zjeżdżalnię, bo kupił taką małą zjeżdżalnię, żeby zabierać. Mógł sobie na przykład zjeżdżać do wody. No, to jest tata. A ja sobie piję kawkę na wynos i będę czytać książkę, a później mam zamiar planować nasze wakacje. Temat, który powtarza się w kółko, pewnie bym wam się znudził, no ale co? Taka moja rzeczywistość. Proszę. Ale ty to do wody mu chcesz zanieść? Czy tu? Do wody. Tak, Jaciek, to może być ciężko pewnie, a poślizg. Kostek, ale nie syp tak wysoko tym piachem, bo leci na wszystkich, dobrze? A i to się tak wkłada i tyle, tak? A to jest taka nie za duża. A ile za nią dałeś? Do wody by można było tak na brzegu postawić, żeby wiesz... Kostyś, nie chodź po kocyku, dobrze? Nóżkami, bo się piasek ten. No. Ekstra. Ten twój tata to jest, co? Idziesz do wody na chwilę, dobra. Trochę zimna. I żeby nie było, jestem w stroju kąpielowym, bo widziałam, że tamto nagranie to tak, jakbym była naga. No, Kostek ma mega frajdę z tą z jeżdżalnią. To miał być zamek, później auto, a teraz jest łódka? Tak? O kurczę. Dużo, co? Dobrze, dziękuję.
Bardzo dobra. A to który smakuje ci? Małe takie gałki trochę, nie? A zapłaciłam 18 zł. Teraz jak wszędzie po 6 zł za gałkę, nie? U Gagatka też tak jest, nie? Czy po 5? Nie wiem, chyba też po 6. Jesteśmy właśnie na parkingu, bo postanowiliśmy z Kostisiem, że idziemy na spacer naokoło jeziora. Oczywiście Kostek na nóżkach rady, dlatego... Dlatego, że idziemy na most. Skuter i motor stoją, tak, to prawda. A my idziemy na długi spacerek, prawda? Dlaczego? Tato sobie będzie spał, na kucyku odpoczywał, a my idziemy na długi spacerek. W porządku? Zobaczcie, tutaj też, tu jest w ogóle parking, jak przyjeżdżamy, a tutaj, tu jest droga dojazdowa do jeziora, dokładnie to, a tutaj pojawiły się takie domki, można je sobie wynająć. Uwaga, bo jedzie samochód, musimy zjechać na bok, tak, a tutaj pojawiły się takie domki. Tak, a tam są motory, tu pojawiły się takie domki, można sobie je wynająć. Tam. Jest kilka domków, można je sobie wynająć i spać tutaj nad samym zalewem. Tutaj już jest plaża. A! Tutaj jest miejsce, gdzie można kupić lody, piwko, jakieś tam przekąski. Tutaj kolejne lody, a za tą budką z lodami można sobie wypożyczyć jakiś sprzęt typu kajaki, suby, łódeczki i tak dalej. A zobaczcie, tutaj mamy jeziorko. A tutaj jest też takie miejsce, żeby zrobić sobie grilla, flag zabaw, jakaś powietrzna siłownia. No? I tam jest plac zabaw. Plac zabaw? Tak, bo to jest duży plac zabaw. Tak. Uważaj, Kostyś, bo... Tam. To na plac zabaw jedziemy. A może chodź teraz pojedziemy, a później przyjdziemy na plac zabaw, co? Proszę, tata z tobą przyjdzie na plac zabaw, a my się teraz przejedziemy na spacerek. Zgadzasz się? Nie. No proszę cię. Ale chodź, no. To przyjdziemy za chwilę, okej? Okay? Zrobimy tylko krótki spacerek, dobra? Dlaczego? No proszę. My się chce przejść. Nie, ale... Poczekaj. A! Zaraz się mama przewróci. Pójdziemy na plac zabaw, ale najpierw się przejdziemy na szybki spacer. No ale za chwilę pójdziemy tam. Ale... Nie, kochanie, bo ty jak pójdziesz na plac zabaw, to już nie będziesz chciał iść na spacer, więc chodź teraz szybko, pójdziemy na plac, na spacer i później przyjdziemy na plac zabaw. Umowa? A później pojedziemy na pizzę. Albo tata pojedzie po pizzę, zamówimy sobie, okej? Okay? No dobra. No to idziemy na spacer, tak? Nie, bo nie... A, dobra. No, chodź. Wycofuj rowerkiem. Jedziemy teraz na spacer. My na Zalew Kluczborski przyjeżdżamy od lat, powstał on w 2012 roku, ale my przyjeżdżamy gdzieś od 2015. Oczywiście Dominik wypatrzył, że jest tutaj w niedalekim pobliżu, niedalekiej okolicy takie miejsce i bardzo lubimy tu przyjeżdżać. W ostatnich latach przyjeżdżaliśmy trochę mniej ze względu na to, że jakość wody spadła trochę w dół. Jak przyjeżdżaliśmy tutaj na początku, to ta woda była naprawdę fajna i nadawała się do kąpania, a w ostatnich latach, kiedy już robiło się tak mega gorąco i były wakacje, to często jednak przyjeżdżaliśmy tu i była taka smródka. Gdzieś tam trochę już, wiecie, nie pachniała tak ładnie, no i pływały w niej różne... Zbieramy coś. Zbieracie coś? I różne rzeczy w niej pływały, więc przyjeżdżaliśmy trochę rzadziej, jeździliśmy gdzieś tam dalej w kierunku Opola na Jezioro Srebrne albo na Zatokę Bajkę. W ogóle dzisiaj też mieliśmy jechać na Zatokę Bajkę, ale ja stwierdziłam, że ta pogoda jest taka trochę w kratkę i że lepiej żebyśmy jechali tutaj, bo jest po prostu bliżej. Co się dzieje? No to chodź! Kostek też coś wam zapowiedzieć, bo on jest teraz dobry z tym nagrywaniem. No i przyjechaliśmy sobie tutaj. Bardzo fajne jest to, że tutaj jest ścieżka rowerowa. Kaczki. Kaczki są. Tak, no właśnie, opowiedz. Kaczki są. Tutaj też pływają kaczki, tak? Tak, są. Zaraz mama pokaże.
Bardzo fajne jest też to, że tutaj jest wokół całego tego zalewu, wokół całego tego jeziorka jest właśnie ścieżka rowerowa i ścieżka dla pieszych, więc można sobie zrobić kilka kółek, czy rowerem, czy pobiegać, czy właśnie przejść się na spacer. To jest bardzo, bardzo fajne i powiem wam, że gdybym mieszkała trochę bliżej, to pewnie przyjeżdżałabym tu częściej na rowerach albo właśnie pobiegać, no ale że jednak mamy kawałek, to pobiegać tutaj raczej nie będę przyjeżdżać, chociaż nawet dzisiaj żałuję, że nie wzięłam sobie butów do biegania, tak? No, nagrywam cię. Kostek już jeździ zawodowo na rowerku. Myślimy o tym, żeby zacząć go uczyć na takim rowerku z pedałami, ale zobaczymy. Na razie świetnie sobie radzi na rowerku biegowym i ostatnio, tak jak widzieliście, 5 kilometrów zrobił. Pojechał aż od jednej babci do drugiej babci, to jest nawet chyba ponad piątka, więc byliśmy bardzo z niego dumni. Ale co do jeziorka, że zapomniał, nawet żałuję, że dzisiaj sobie nie wzięłam butów do biegania, bo jak ma ten rowerek, to spokojnie ja bym się mogła troszkę przebiec, a on właśnie pojeździć z rowerkiem. I tak to wygląda. O, i chmurki, no bardzo dużo chmurek, coś się pojawiło. Patrzcie, tam. Co? Tam! Co tam jest? Tam jest plaża i tam tata śpi? Tam. Daleko, co? Mamy przerwę z Kostisiem, usiedliśmy sobie na ławce. Kostek? Tak. Pomachaj. Usiedliśmy sobie na ławce, już jesteśmy, zrobiliśmy myślę ponad połowę jeziora, także już większość trasy za nami. Na szczęście, nie? Już nam się bardzo chce pić, mama nie wzięła wody. Ale to nic, to jedziemy, to będziemy pić. Dużo pić, tak? I proszę bardzo, dojechaliśmy. Jesteśmy z drugiej strony mostu. Tam jest plaża, już jesteśmy prawie na końcu. I muszę wam powiedzieć, że jestem przeogromnie dumna z mojego towarzysza podróży, bo no chłopiec nie marudził, raz tylko chciał się zatrzymać, no raz mówił, że chce mu się pić, ale wie, że picie jest u taty, więc jedzie ostro na kocyk do taty i to mi się podoba, bez marudzenia, bez narzekania, zadowolony. Drugi lodzik. Ściągasz klapeczki? Tak, uważaj, żeby ci ten lodzik zaraz nie spadł. No. Powiązałam mu te gumki. Żeby mu tak nie spadały, powiązałam mu, bo jak jechał na rowerze, to cały czas mu spadały. Jest 17, my już wracamy do domu. Kostek nam po drodze zasnął, ale zamówiliśmy sobie pizzę na obiado, kolację, bo nie jedliśmy obiadu, jesteśmy tylko o śniadaniu. Zamówiliśmy sobie pizzę na popie i jedziemy do domu, że nie mogę tego czekać. Jestem taka głodna, serio, tak na słońcu, na plaży się tego nie czuję, ale jak już wsiedliśmy do auta, mówię, o nie, już po drodze zamawiałam, na szczęście udało się dzisiaj zamówić, bo to nie jest wcale takie łatwe, żeby u Tobiasza dostać pizzę, tak o, po prostu, więc cieszę się, że się udało, bierzemy na wynos i idziemy do domu. Szkoda, bo ja bym wolała zjeść tutaj na miejscu, sobie wypić jeszcze jakiegoś pysznego drineczka, no ale niestety nie dziś, bo Kostek zanim by się obudził, ogarnął, a w ogóle jesteśmy tacy, wiecie, upoceni w piachu po plaży, więc po prostu innym razem. A wiecie, co zrobiłam przed chwilą? Chciałam zobaczyć, jak tam mam zmontowany film i niechcący go usunąłam, więc będę musiała montować od początku. Ale masz sprawne stopy. Ekstra. O, o. On fajnie tak ładnie wygląda w tym naszyjniku z tych bursztynków, nie? O, jak dobrze wziąć prysznic po takim dniu.
po piachu, po tym wszystkim. Zjedliśmy przepyszną pizzę, wypiłam jeszcze kieliszek wina, więc nic mi więcej do szczęścia niepotrzebne. Oczywiście miała być redukcja, miała być dieta. No, widzicie jak to wychodzi. No, raz lepiej, raz gorzej, ale staram się, naprawdę się staram, uwierzcie mi. Ja właśnie się wykąpałam jeszcze, zobaczcie, mam nierozczesane włosy. Dominik z Kostkiem właśnie się kąpią i zapomniałam wam powiedzieć, że dzisiaj spaliśmy już na swoim łóżeczku i powiem wam, że całkiem spoko, bardzo dobrze mi się spało na tym materacu. Obawiałam się, że będzie delikatnie za miękki, ale dzisiaj było naprawdę dobrze, więc po pierwszej nocy oceniam go okej, w porządku. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dominik natomiast mówił, że on dzisiaj nie mógł spać, więc no, zobaczymy, jak to będzie. Jest, zdecydowanie nie jest twardy, jest taki pół na pół, bym powiedziała. Ale jest okej. Zobaczcie, w ogóle nie wiem, czy to widać w kamerze, ale całą rękę sobie spaliłam, całą mam czerwoną jak rak, zresztą drugą tak samo. Widzicie, jaką mam piękną koszulę nocną? Mam takie same jeszcze zestaw spodenki i koszulka. Wkleję wam tutaj nazwę, z jakiej to są firmy, bo niestety nie pamiętam, ale są przemiłe, przepiękne, naprawdę świetnie się prezentują. A co do mojej opalenizny, to słuchajcie, do mnie mi było... posmarował plecy i wszystko spoko. Ja sobie posmarowałam nogi, też jest ok. Nic nie mam czerwone, nie mam spalone. Ale gdzieś posmarowałam sobie dekolt, posmarowałam sobie też delikatnie ręce, ale gdzieś chyba tych rąk za mocno nie liznęło, a za to liznęło słońce i mam całe spalone dłonie. Dobrze, że... dłonie, ręce. Dobrze, że Kostek... Kostek nie jest spalony, Kostka smaruje 50 dermą, bo o to też pytałyście, 50 derma, taka dla dzieci w tubce i tym, to wybrałam i tym go smaruję. Dobra, Kostek już mnie woła, bo myją głowę, on nienawidzi tego robić, więc uciekam.